Musiałam mu jeszcze trochę inną zrobić rękę, bo tamta była trochę zbyt duża faktycznie. No i w ogóle jesteśmy w następnym odcinku. Jak wiecie, chyba, nie wiem. Albo że ta ręka po prostu jest zbyt długa, albo no, zdecydowanie zbyt długa. Zaczekajcie chwilę, odetnę mu rękę troszeczkę, bo nie odetnę mu całej ręki, chyba, nie wiem. No ten, no to zaraz odetnę mu trochę ręki, żeby był prawie tak jak tamta ręka, więc zaraz wracam. Dobra, i mam to. Na razie tak Freddy tak wygląda, jak widzicie. No jeszcze tylko głowę muszę mu zrobić. I to nie wiem, czy w tym odcinku skończę, bo faktycznie ta głowa jest trochę trudna do roboty. Na szczęście nie muszę wyłączać wideo, żeby zobaczyć, jak on ma głowę, bo mogę zobaczyć tutaj. No i oczywiście cylinder. A właśnie też muszka, ale nie, to już pod koniec głowy. Nie? O nie, zabrakło mi brązowego. I coś jest teraz? I co teraz? Poczekajcie chwilę, może znajdę jakiś. Sprawdziłem i nie mam żadnego, więc Freddy będzie bez oczu. Znaczy, z oczami będzie, ale bez usz, bez buzi, bez czego jeszcze? No bo zobaczcie, jakby taka głowa, zobaczcie. No taka głowa by była idealna, nie? Widzicie? Taka głowa by była idealna. No ale że to jest cały mój materiał, no to chyba muszę zrobić albo mniejszą, albo poprosić świętego o ten, o więcej hate clay. Znaczy już poprosiłem i jestem z tego zadowolony. Albo że po prostu ucnę troszeczkę. Oczywiście tą większą część wezmę, bo czemu by nie? No i taka głowa, no niech będzie, niech taka będzie. No ale to tylko dlatego, że już nie mam prawie materiałów. A tak to by była o wiele większa, znaczy o wiele większa, co ja gadam? Trochę większa, bo o wiele większa to by była zbyt duża. No więc ten odcinek może co najmniej potrwać 7 minut, co najmniej. No bo głowę już naprawdę mam, tylko teraz uszka mu doczepić, bo nie wiem, czy wiecie, ma uszy, zobaczcie, ma? Ma. Więc poczekajcie chwilę, ja to zmontuję. Znaczy, montuję, co ja gadam, nie będę montować, bo ja nie umiem, nie znam się na tym. No a po prostu zastopuję i zrobię tego, nie? Te uszy. Dobra, na razie nasz Freddy wygląda jak małpa, dosłownie. Nie chcę go obrażać, ale naprawdę wygląda jak jakaś małpa zrobionymi jakimiś metalowymi częściami, dosłownie. Mówię wam. Nie chcę. Znaczy, oczywiście, jak zrobię ten pyszczek i w ogóle te oczy jego i cylinder, no to akurat już wtedy będzie wyglądać, ale na teraz to wygląda jak totalna małpa, dosłownie. Nie wiem, czy chcecie go zobaczyć teraz. Ale tak czy siak wam nie pokażę. Nie wiem czemu. Po prostu tak cringe'owo wygląda jak jakaś małpa. Dosłownie. Ta głowa już mówi, że to jest małpa, dosłownie, nie? Więc pyszczek. Jak zrobić tu pyszczek? Dobra, materiały mi się powoli kończą. A pomysłu na pyszczek nie mam. Nie może zasłonić mojego Freddy'ego. Poczekajcie chwilę, ja tu pomyślę nad pyszczkiem. W ogóle robię to ucięcie, żebyście nie widzieli mojej twarzy, bo jakby zawsze jak robię te twarze czy coś, to zawsze mi widać tą głowę i dlatego robię te ucięcia, więc jakby ten. Już buzia została skończona, teraz zęby, tak samo muszę się, jak to się nazywa, zastopować, więc. No więc odcinek będzie trwać 6 minut, dobra. Znaczy niecałe, dobra, to ja zastopowuję. Zrobiłem tylko jedne jakby zęby, bo jakby na drugie miejsce już mi się nie zmieści, nie? Zobaczcie, tak na razie wygląda jego twarz, nie? Jakby tutaj już nie zmieszczę żadnych zębów. Znaczy jakieś dwa zęby by się zmieściły, no ale oczywiście tak jak ja musi być idealnie, bo jakby inaczej, nie? Więc. Teraz dopiero się skapnąłem, że zrobiłem mu takie krzywe ręce. Dobra, nieważne. Robimy mu oczy. Robimy mu oczy.
Brunch. Nie wiedziałam, że uczy. To są oczy. Dobra, no to jakby też znowu się wytnę, bo jakby będę się ciągle schylać i żeby przykleić te oko na przykład. Znaczy, one jest chyba zbyt duże, nie? No, takie duże nawet jest. Jak na Frediego? No nawet może, ale nie. Po prostu teraz zastopuję film, no i zaraz ten. Bo będę się dużo tutaj schylać. Jakby coś info nie umiem robić twarzy. Ten, kamera mi się przewróciła. A Freddy, nie wiem, czy wam to jakoś pokażę. O, mam to. Freddy na razie tak wygląda oczywiście. Tak cały wygląda, bo tak w kamerze bym go... Poczekajcie, bo turbulencje. Tak ogólnie wygląda mój Freddy. Oczywiście... Uaj. Oczywiście musiałam zrobić brwi, bo jakby inaczej, bo przecież Freddy brew by był dziwny, ale to nieważne. Dobra, ja wracam, ja teraz zaraz robię ten, czapkę tutaj, o, czapeczka. No i ten, stopuję, bo muszę jeszcze przywrócić kamerę. Dobra, kamera już jest normalna. Freddy jest robiony, więc dobrze. Nie wiem, co zrobić z tym brązowym, naprawdę, bo jakby już go mam po dziurki. Znaczy, nie wnosi oczywiście, żeby nie wnosi się. Gdzie jest czarny? To jest czarny czy szary? Chyba jest czarny. A, to jest czarny. I chyba z całego tego czarnego zrobię cały ten kapelutek, więc albo pokoloruję markerem, albo nie. Nie wiem, ale chyba zrobię tym. Bo nie chce mi się kolorować. Po pierwsze, musi to jeszcze zaschnąć, co też zajmuje 24 godziny. Skąd wiem? Bo tak było na opakowaniu na przykład. Skąd wiem? Bo czytałem. No więc ta czapeczka, nie pamiętam jak ona wyglądała, znaczy pamiętam tak jakby, ale trudno będzie ją odwzorować, naprawdę mówię wam. To nie jest aż takie łatwe. Too hard. Na razie to wygląda jak totalny czarny Pac-Man. Ale jeszcze. Dobra. Dobra, okej, jakoś to wygląda, jakoś da się to przetrwać, jej wygląd, dosłownie jakoś. Ledwo da się ten wygląd naprawdę jakby on tak wygląda. Nie chcę nic mówić, że to jakieś źle zrobiłem, że ja nic nie umiem, ale po prostu ona tak wygląda, jakby, zobaczcie, nie? O. Nic ująć, nic dodać. Nic dodać, nic ująć. Ale czy będzie idealne na Frediego? Oczywiście, że nie. Dobra, jakoś ścisnąłem ją. Te uszy trzeba by było. Te usza. Ten usz trzeba by było poprawić. Poczekajcie chwilę. Ogólnie tak wygląda cały Freddy. Jakoś zbyt dobrze nie wygląda. Poszło na to dwa całe brązowe pudełka Hey Clay. Malutko białego, trochę szarego, znaczy szarego i czarnego oczywiście, bo musiałam połączyć, znaczy białego i czarnego. No i ta czapeczka jakby, dobrze ona nie wygląda, no ale musiałam jakoś zrobić, nie? No i oczywiście tak wygląda, powiedzcie jak, ile na ile odwzorowałem. A ja już będę kończyć, bo nie chcę wam zajmować czasu, a tak czy siak nie mam co nagrywać. No więc nara.